Cześć wszystkim, z tej strony Kawala. Dzisiaj oglądamy 12 odcinek trzeciego sezonu Ataku Tytanów. Nie chcę. Bo ja czuję, że w tym odcinku będzie coś złego. Zwłaszcza, że dwa poprzednie były dość nudno spokojne. Zobaczmy. Oderwałeś się od tortur? Czemu tamta nie wyparowała? Właśnie, komu to wstrzyknął? Nie. Levi Tytanem? Ja nie miałabym spoileru z tego? Nie. Pójdę na emeryturę i zacznę budować nam dom. Ej, będę shipować, sorry. Tylko, że ja to robię tak w żarcika, więc bez spinki, proszę. Króla? Każdy ma inne podejście. Teraz to już za późno. Małe kotki są w piwnicy. Idźcie. Cóż tam jest w tej piwnicy? Poza tym, dlaczego to tam jest w piwnicy? W jaki sposób on tam przywlekł? Robicie to, kurwa, trzeci sezon. Co to za mina? Musisz go bronić, ojej. Ale to musi boleć, kiedy twój partner uważa, że jesteś ciężarem. Ja nadal się zastanawiam, czy gdyby mu to wstrzyknąć, to czy by mu ręka odrosła. No bo Erenowi odrosła i ręka, i noga. Tylko, że to były świeże rany. A on straci sens życia. Siedź na dupie, nigdzie nie idź. Oj, oj, mate. Przepraszam. Tak, zrób to. Niech siedzi, kurwa, na dupie. Mhm. No to był jego cel, nie oszukujmy się, dążył do tego. Jej, wierzy w swoje kochanie. Uff. Ah!
Zapomnij. No tam było powiedziane, że... Tam było powiedziane, że produkcja mięsa bardzo spadła. Jak mo... Ej, ale zostawiam mi chociaż kawałek, prawda? Będzie łapał takie lagi często? Ale on teraz jest taki doświadczony. Ja wiem, śmiali się z niego w poprzednich odcinkach, ale... Taka luźna aluzja. Strasznie mi się podoba jego głos teraz. No ale nie rozumiem, dlaczego nazywają go końskim ryjem. Wcale nie przypomina konia. To już ten nowy z grzybem na głowie bardziej ma końską buzię. Tak, oczywiście, że posłuchają dwa debile. To prawda. I gdyby nie Mikasa. Będą poobijani. Jej. 11 minutes later. Szkoda mięsa, szkoda mięsa. I naprawdę Saszka nie dostała nawet kawałeczka. Jesteście okropni. Okej, on się szybko zregeneruje, a... Jean Kirstein. Są inne sposoby na wyładowanie się i niemyślenie i oderwanie. No mówię, jest o wiele lepszą postacią w momencie, jak zaczął myśleć, a nie rzuca się, kurwa, jak debil. Przestań widzieć zmarłych. Przestań. Dobra. To już było creepy. Czy to mięso było zatrute, że cała trójka ma jakieś haluny? Plus trauma, którą przeżyjecie podczas odbijania tego, będzie wam siedziała w głowie, więc jej. Co ty, ziemniaczku, zrobisz, że ludzie cię tak znienawidzili? Jakie decyzje podejmiesz? Ja nie wiem, czy
uda mi się znielubić Armina. O co chodziło? Tak, ja potrzebuję sceny z morzem i paluchem wyciągniętym w dal. Chcę zobaczyć scenę, o której wszyscy mówią. Świecie przekonał, że w tamtym momencie, jak była scena z Levi'em, najazd na Levi'a, coś kurwa nagle dupnęło. Idziemy, Nara. Ach, już myślałam, że miłość będzie miała wyznawaną. Jaka w ogóle zmiana w podejściu ludzi? Zaraz mam gościa skórkę. Proszę, niech oni wrócą. Niech oni wrócą w całości. Najważniejsze to Sasha, Connie, Hanji. Reszta. Ta trójka. Na tej trójce mi zależy tylko. No tego się po nim nie spodziewałam. Jak się jeszcze wygniesz? Dlaczego? Nie. Co Renifer ma w planach? Dlaczego? Dobra, trzy odcinki były bardzo spokojne. Czy teraz już do końca będziemy mieć złe rzeczy? Boję się oglądać jednak następne odcinki. Bałam się przed tym, bo liczyłam, że już w tym coś zacznie się odwalać, ale... No w sensie liczyłam, że wyruszą w tym odcinku, ale nie wyruszyli i... Nie wiem, te trzy były takie bardzo lajtowe. Nic tak naprawdę się nie działo. Co prawda walka podczas kolacji była całkiem spoko. Szkoda mięsa, szkoda Saszy. Naprawdę liczę, że Sasza chociaż kawałek mięska dostała. Dobra, dzięki bardzo za oglądanie. Zapraszam do pozostałych serii, do subskrypcji, w komentarze i trzymajcie się, pa!